Musisz delikatnie, żeby tam nie przeciąć flaku. Prace nad przygotowaniem obiadu postępują. No i ręki trzeba tam, wiesz, i wyrzucić do wiadra. Dajmy to tu, o tak. O, może ona sama się wy tego. I weź tam rękę wsadź. Nie, bo ci będzie... ja to wyskrobuję nożem, wydaję radę. To poszniesz wszystko w środku. Piękna i odważna. Ciach, poszło gładziutko. Ale miękko. No. Moja już jest pusta. Dziewczyny, w nagrodę, żeście tak szybko zrobiły te kurczaki, to będziecie mogły dokończyć rosołek. Druga część ekipy jeszcze się chwilę pomęczy. O, było jej. Nie, to jest żołądek. Całą rękę, nie dwa palce. Całą. Jeszcze? Ułóż tą rękę całą i wyjmij to szybko. Wszystko. Teraz paznokcie, jak to mówiła Agnieszka, weszły w czynności życiowe. Wsadzaj rękę tam dalej, bo jeszcze nie wyjąłeś wszystkiego. I co teraz? Wszystko do końca. Daj mi ten żołądek, bo go szkoda, gdzie on jest. Wkładaj tą rękę szybko. Masz może jesteś bliżej ku końcowi, no byś to zrobiła raz i już by było wszystko. Tylko nie do naszej altany. Tam idź, lepiej za drzewo, tam. Bo później tu będziemy siedzieć. Agnieszka walczy i mimo opuszczających ją sił nie da się złamać byle kurze. Powietrza złap i będzie dobrze. Już ci, już to co najgorsze to już poszło. Już wyjęłaś żołądek. No i co teraz? Koleżanki pójdą jeszcze po... warzywka do rosołku. Jest posadzona jakoś rzędami, nie? Nie wiem, wiesz? Właśnie ja też nie ogarniam tego systemu. Kiedyś tylko miałam do czynienia z takim ogórkiem. Ale tak to nie. Dziwnie to zabrzmiało, wiem. Nie wiem, co to jest, ale wezmę. Co znalazłaś? Nie, takie. Nie widzę z daleka. Ja też. Mam czosnek! A to nie jest cebula? Cebula. Cebula. A to co to jest? Teraz nie ma, nieważne. Mam, ale nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, biorę. Wkładaj to. Tam było takie warzywo, które się nie nazywa, znaczy ono się jakoś nazywa, jakoś tak, znaczy to nie było warzywo, tylko tego się w ogóle nie je. Bo wyglądało jak marchewka, ale było białe. No ja wiem, jak wygląda marchewka z zewnątrz. Ma takie wystające liście. Tylko gdzie są te liście? Dobra, mam marchewkę. Jupi. Tylko taką lichą. Takie warzywa różniły się od tych naszych wielkością i wyglądem. Lekcja życia w przyrodzie. Patrz, to dla ciebie. Dziękuję. O, ślimak taki duży! Chciałabym mieć kiedyś swój ogródek. Na starość na pewno mi się to przyda. Gdzie kucharek 6, tam? Nie ma co jeść? Nie, tam cycków 12. Czas podzielić łupy. To jest koperek. To jest pietruszka. O, to jest koperek. To jest zielsko po prostu. Niejadalne. Seler. To jest od ziemniaka. Liść. Aha. No i seler. Co to myślisz jest, Julia? Kalarepa. Niczym w ogrodzie botanicznym. Szczaw. Serio? To jest pastewne, czyli to też się nie nadaje do naszego rosołu. No, jadalne. Masz krówko. Nie było trujące, bo krowie dałam, także nie było jadalne, ale trujące też nie, tak żebyśmy się nie zatruły, jakbyśmy spróbowały. By powiedzieć prawdę, dziewczyny zgromadziły też kilka nadających się do czegokolwiek eksponatów. Niedzielnej tradycji stanie się zadość. Rosołek. Dziękujemy. Jak pachnie. Jak jedna wielka rodzina, niesnaski na bok. Któż uczynił takie cudo? Smacznego.